18 maja 2019. Zbliżamy się do stacji w chybie. Moje koło trochę obsrane, ale jedzie w cugu. I to w nowym cugu marki Flirt, Koleje Śląskie. Musiałem kupować bilet u konduktora, bo sam mi drukarka odmówiła posłuszeństwa. Fajnie to wygląda, naprawdę super. No mam trochę obsrane to koło. Chybie. Jak zwykle, przejście niedostosowane do rowerzystów. W tym przejściu to jeszcze PRL. Tymżech przyjechał. Jedziemy teraz do czeskiej Zawady. Czemu? Ano temu, że na te Tour de Silesia może się uda. Teraz na Marklowice Górne, Petrowice i jak będziemy mieli trochę szczęścia, to tych kolorzy obejdziemy. Dzisiaj też pojedziemy we większości trasą Tour de Silesia. Widzicie, tu jest myjnia bezdotykowo, ale jo, sam myć nie byda. Jak nautera przejada pod tym pociągiem, pod tym cukiem, co żech nim jechał. No to przede mną jakieś 100 km. Kolorze jadą mi się na ponad 500 km. Jak nałomy. Granica państwowo. Polsko-czesko granica państwowa, Marklowice Górne, Marklowice Dolne. Szkoda, że ten cud nie jechał do Petrowic. Szkoda, że taki coś nie ma cały czas, nie? Genau, pierwsi przejechali. Tour de Silesia. Kurde, oni gipko jadą.
Witam wszystkich już z granicy polsko-czeski, Gołkowice-Zawada. Tutaj mamy trasa Żeleźno-Nagodów. Ja ta trasa przejechał w zeszłym roku. Część tej trasy prowadzi po Dawnej Banie, czyli linii kolejowej. Właśnie gmina Godów jest przodownikiem w tym. Także super. Generalnie rzecz biorąc wszystko super, ale jakiś pacan z Warszawy uznał, że będą przywracać cugi, czyli pociągi, nie? Rewitalizację tej bany, linii kolejowej. Jak już jest wybudowana trasa rowerowa za unijne pieniądze, nie? Także gratuluję pomysłów i w ogóle pomysłowości tym, co tam rządzą w Warszawie, bo teren już jest dawno sprzedany gminie Godów i innym. Żelazny szlak rowerowy, tak? Jedzie następny, z Tour de Silesia, jedzie cały peleton chyba. Sam jakąś drużyna jedzie. I mamy taką oto sytuację, ja, genau. Nie wiem, czy on mi liczyło kurwa 400 ileś. Ja normalnie pobrałem. A to co ty mi dałeś, to... No, to jeszcze tylko 510 na 513. I to jest doskonałe podsumowanie. Jeszcze tylko 510 na 513. Doskonałe podsumowanie tego. Słuchajcie, jak ja słyszałem, że on przejedzie 510 km, no to klękajcie narody. Klękajcie narody. Bo ja by po 100 km już wyzionął ducha. A tym bardziej, że mają podjazd na Łysochora jeszcze, nie? Także najwyższa góra Śląska Cieszyńskiego 1200 coś tam metrów nad poziomem morza. Także nieźle, nie? Nie? 34 godziny limit czasowy mają. Także nieźle. Powtarzam się. Ale to jest wyczyn, naprawdę. To Tour de Pologne ma etapy po 100 km czy tam po 200, ale Tour de Silesia 500 ileś tam, to szok w butach, w szczewikach dosłownie. Szacun do tych gości. 510 km. Dla mnie to jest po prostu niewykonalne. Jest Franciszek Pieczka, nie? A tutaj mieszka też facet, który przejechał trasa z Godowa do Irkucka na Syberia. Ja, policja. Sangenał musi być. Roztomili ludkowie, tak się stało, że ja się przypadkiem z not na żeleźnym szlaku rowerowym. No i sytuacja jest taka, że właśnie tutaj jakiś głąb z Warszawy wymyślił, że wrócą cugi na ta trasa. No głąb, bo po prostu trzeba nie mieć w ogóle wyobraźni, żeby najpierw sprzedać teren, a potem myśleć o rewitalizacji kolei, nie? Także ja
osobiście nie ma za tym, żeby likwidować kolej, ale jeżeli się robi coś takiego jak tutaj, no to przepraszam bardzo. Wykłada się unijne pieniądze, zresztą tutaj se staniemy, wykłada się unijne pieniądze na tego typu inwestycje i potem jest tak, że ktoś planuje, że jednak wrócą te cugi i taki fanzolenie głupot. Jeżeli chcą cugi wracać, to moim zdaniem nie tutaj. Bo już ktoś tu wyłożył pieniądze i najlepiej to rozwalić, rozebrać, nie? I w ogóle taki, no nie będę określeń używał. Z trasy rowerowej Żelaznego Szlaku Rowerowego w gminie Godów. Tutaj kiedyś jeździły cugi, bo to jest dawne torowisko. I jakiś baran oczywiście wymyślił, żeby te cugi tu z powrotem dać, nie? Tylko pytanie, po czym? Po tej ścieżce rowerowej. Także niech się klupnie w łeb i przestanie fanzolić, bo jak się sprzedaje tereny i ktoś po tym w to zainwestuje, to niekiedy jest taka moda w Polsce, że trzeba to rozwalić, generalnie rzecz biorąc, i zrobić na przekór komuś. No niestety, tak to wygląda, ale jestem za tym, żeby ta trasa tutaj została, a jeżeli ktoś chce cugi, no to niech wykupują działki. Niech wykupują działki i niech se robią bana. A od tego tutaj wara. W Godowie tutaj mamy emblemat Tour de Silesia. Odwrócił się jak na złość. Czy coś tutaj robi? Tam stoją gliny, także trzeba uważać, dać pozór. Tour de Silesia ma rację. Ja sam genau startuję Tour de Silesia. Here.
sam ginał sztartło zaś poru. Chyba w 10 jadą. Kurde, Silesia. Zapraszam po opuścić GPS-ów. GPS-y otwierają. Tomasz Piotrowski, Ale Gresław, Mikał Zwykiel, Szymon Madziara, Krzysztof Kowal, Maciej Kurzajewski, Dobry, no to żegnamy się na razie z Tour de Silesia. Przejadymy fragmentem trasy od Firklun, strona bielska. No i życzymy wszystkim powodzenia, nie? Bo sam już 3 godziny żachtuję, także damy sobie już pokój. Ale fajny pomysł, pozdrawiam wszystkich, co oglądają. Gustawa też pozdrawiam. On tu był, ja go widział, autem jechał. Także pozdrawiam. No to ja już przejechał przez Skryszów. Teraz będzie A1 pode mną. Autobana. Jak to z reguły bywa ze mną, to ja zawsze zbaczę z dróg. Jada drogą serwisową. Czasu mamy w pieruny cały dzień. Także damy rada. Na Świerklany i tak zajada. Oj, jak się rymnęło. Jak to oglądał filmy sprzed 2016 roku, to bieżące tereny tutaj odwiedzą często z wujkiem, Rumkiem. Tak też było. I wiedzą wszyscy, że niestety on już nie żyje, zresztą dzisiaj na trasie jest też cmentarz w Połomi, bo dzisiaj się to łączy z tą Geburstagową Rajzu, kiero miała być już jakieś 2 tygodnie temu, ale z kuli tego, że była ciula to pogoda, nie udało się tego zrealizować, bez tuż jest to też połączone z tym Tour de Silesium dzisiejszym. Jedyny. No, jak wszyscy wiedzą, słynny most w Mszanej. Nie? Budowali. Chcieli rozwalić. Ale wybudowali. Tak to było z tym.
Ja tak prawdę powiedziawszy byłbym nawet zwolennikiem, żeby te drogi serwisowe, co są koło tych autoban, żeby były szlakami rowerowymi, nie? To by też było fajne. No już zaś trochę ciulato, bo tak jedzie się koło tej autobany, jedzie się non stop, te auciska jeżdżą. Non stop te butle są. Także no nie wiem, no ale wola w sumie taką drogą jechać, jakbym miał jaką ruchliwą jechać, nie? A niestety dziś opojada, bo chce przejechać tam Tour de Silesia na moim terenie. Znaczy się w sensie takim, że fragment, nie? Tour de Silesia, bo całej 515 km nie przejada, bo to ją by chyba ducha wyziął, nie? A najśmieszniejsze jest to, że tam jedni na trasie stoli, nie? Ja też tam jechał tą trasą tam koło Godowa, ku czeskiej granicy i no tam wołali dawaj, 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 nie? Na Tour de Silesia. Robani pieruna. Wiecie co, ja mam straszną chęć tam wyleć na ta hołda i podziwać się, nie? Jak to tu wygląda. Teren prywatny, zakaz wysypywania śmieci. Ale nikt nie goda, że zakaz wyłażenia. Ja, sam już jest na tej hołdzie. Teraz nie zjada. Kurde, 10:30, jak ten czas leci. Zjada, albo i nie zjada. Sam jest to jest strumo. No niestety nie zaryzykuję. Ja, sieką autobana. A jednak zaryzykuję. Śnieżek jest we Mszanej i to jest ten najsłynniejszy most w Polsce. Kiedy budowali, budowali, w końcu chcieli wyburzyć, ale i tak wybudowali. Autostrada A1, po śląsku autobana. Mszana. Ja się tu muszę przedostać we Mszanej. Przez kolejówkę. Są te schody. Zacherski tutaj nie są. Jak nie zląduje, a tutaj razem z tymi schodami to będzie dobrze. Pas drogowy niby. Ale jaki but te schody budował sam. Jarunie, ten gelinder też nie zacherski. I co, i oprzez taką... Ja, bo Santa Pieruna się musiała rozładować. Dobre, kolejówka, Mszana i roba przełazi przez rzyka. Właściwie przez krzypopa. Jakieś krawężniki pociepane. Jak się nie osunie, to się moje szłapy wykąpią. To ja już jest w krzypopie. Ale to ja nad kolejówką, a raczej w kolejówce. Teraz będzie najtrudniejsze wyjść z tego pieruństwa i nie skręcić nogi, bo sam jest ślisko. A kiedyś i tu już podjechał chyba z tymi pseudoschodami. Jakiś kabel elektryczny, a nie gelinder.
Pewnie izolacja nawet z kabla. Gratuluję pomysłu na gelinder. Ja, pozapinane wszystko, ja genau, to kontynuujemy ta rejza. Pomszanie w trasie CH4 metan. Fieruna, to niedobrze. Ja i co, ja zaszę do metanu i dupa, zasuwa jest, pewnie hajery tu pode mną są, a ja w los do metanu i co? I gówno, bo wlozę do jakichś krzoków, kole autobany i muszę wylić. Jarunie, jeszcze warzoły. Pieruna. Chyba każdy się wybrał. Na zdjęciach było widać, że tu jest droga jakoś z płytów, a nie barzoły do pieruna jasnego. Ale samie parno wydzieli się obuszka. Głosili nawet sam po południu. Wiecie jak to bywa z tymi bołuszkami, przeważnie są po południu. Na razie jest do południa. Ja. I co? I kajo je. Serwisowo. Ale żeby było śmieszniej, Roba nie jedzie koło autobany, tylko Roba jedzie jakimiś zadupiami. Asfaltowo droga, nie? Ja, jedno do kawołek. Ale to o to chodzi, żeby se po zadupiach pojeździć. W końcu kaista droga nas zakludzi, nie? Ja, sam rzech je w połumie już. Trochę tu mają taką prohibicję, powiem szczerze, że bo bary są czynne dopiero od 12. A ja w barach zazwyczaj jem. Ale jedno muszę przyznać, że w żadnej miejscowości mnie jeszcze tak nie witali jak tutaj. Nawet droga ustroili. Oni wiedzą, że to też są moje rodzinne struny. To tak prawdę powiedziawszy, to tutaj była prymicja. Prymicja, jak ktoś nie wie, to jest pierwsza msza, którą odprawił nowo wyświęcony farmer.
Ja już jestem w Marklowicach koło Wodzisławia Śląskiego. To jeszcze kiedyś była dzielnica Wodzisławia Śląskiego. Tam jest las. Tam w oddali widać koksownia Radlin. Radlin to też było kiedyś do Wodzisławia, chociaż część jeszcze jest. Jako ten stary Radlin to jest w Wodzisławiu. Jako Radlin 2 chyba. Tak to się tam nazywa. Ja tam widzę, ale wy na ekranie nie widzicie, chociaż teraz wam zbliża. Widzicie gorszy obraz. Tam się wyłania. Tu się wyłania nad moim palcem Łysochora. I tam dzisiaj jadą z Tour de Silesia. Powodzenia. Powodzenia. Ale tu gryfnie wunio ten rzepak, nie? Kurde, ale to fajnie wunio. A ja jadę na rybnik. Ja witam was. Jeśli widzicie tam to... No to muszę wam powiedzieć, że... Żerek się wypierdzielił. A Szełek z buta. Niech się wyrypoły. Czasem też tak było, ale było przynajmniej miękki lądowanie, bo na sakwa spód. No jest po deszczach, no i to dlatego. Pieruna jasnego. Co ja sam nie wyleza? Niedoradnie. My się tu też wyrypiemy. Pieruna kantego. Czedio. No pewnie jeszcze pojedź. No jeszcze drugą stronę wyrypać się i dobre.
takie małe dystanse, kurde. No i co? Pokrzywy. Dobra. Wydostałeś się tu jakoś. Trochę jest zesrany, dlatego że tam nie los dali. Te dwa upadki zaliczone. Niestety. Witamy wszystkich z Rybnika. Nami Rybnicko, Bazylika.
super. Do tej szkoły mój tata chodzi. Powinny wyglądać ścieżki do rowerzystów. Tak to powinno funkcjonować. Brawo Rybnik. Widać, że Gustaw jest tu. To... Tak to powinno funkcjonować. Tak jak tutaj to wygląda. Pętelka zaliczono. I jademy teraz w kierunku Świerklon. Halo, tutaj Roba 2.5. Wjeżdżam do Jastrzębio. Przejechałem przez Świerklany. Jadę już trasą Tour de Silesia. Fragmentem oczywiście trasy na 515 km. Oni tu albo jechali, albo jeszcze pojadą. Podejrzewam, że pojadą. Ale tutaj ta trasa nie ma jakoś taką specjalnie zło. No, jeżeli teraz są na Łysej Chorze, no to gratuluję, bo tam jakieś chmurska się gromadzą i jest nieciekawie. Zresztą zapowiadali pogorszenie pogody i burze. Także no, trzeba się mieć trochę na baczności. Ja też mam pogodę cały czas monitorowaną. Ale naprawdę, jestem pełen podziwu do wszystkich tych, co tam startują w tym Tour de Silesia. Za chwilę będę w dzielnicy Skrzeczkowice. Przez Szeroką nie jadę, bo tam więźniowie z zakładu karnego uciekają. Ostatnio był taki przypadek. Na szczęście go złapali. Ale pamiętamy, że ja jadę trasą Tour de Silesia. I to aż do Landeka. No chyba jednak zmodyfikuję nieco ta trasa, bo tam część tego maratonu jest na drogę krajową numer 81 między Pawłowicami a Zbytkowym. Tam może być jakaś modyfikacja.
z Pawłowic. Ja już jest przy ruinach dawnej stacji kolejowej, czyli dawnego Bahnhofu. Jakiś super ekspert wymyślił tutaj wyciszenia między drogą a torowiskiem. No nie trzeba być doprawdy inżynierem, żeby nie wyśmiać tego, bo jak dla mnie, to te wyciszenia powinny być tam, za tym torowiskiem, a nie między drogą a torami. Bo co z tego, że nie będzie butlu z drogi, jak będzie butel od glajzów, nie? Od cugów. Chore. Słuchajcie, roztomili trasa Tour de Silesia. Za chwilę wchodzi na droga krajowa 81. I o tą drogą nie pojada. Pojada trochę dalej, ale bezpieczniej. I teraz się wszyscy odezwią, że DK 81 jest bezpieczna. Do kolarstwa tak, ale do mnie na pewno nie, bo ja nie lubię w takim ruchu jechać i mnie już, prawdę powiedziawszy, trochę szlak trafia, jak mam jechać w takim ruchu, jak tutaj jest, takimi głównymi drogami od Rybnika, od Świerklon. Jada niestety głównymi drogami, bo tak wiedzie trasa Tour de Silesia 2019. Jest to zrozumiałe pod względem kolarskim, pod względem takich rowerzystów jak ja, no nie za bardzo, bo ja raczej wolę nawet takim czymś jechać jak tu, aniżeli taką drogą. No ale dzisiaj wyjątkowo, bo jadę trasą Tour de Silesia od Rybnika do Landeka z modyfikacją w Zbytkowie, bo nie pojada na pewno drogą 81. Wielu ludzi goda, że to jest ojczyzna kolarstwa w ogóle, ale do mnie jest tam za fest ruch, tym bardziej, że to sobota, jest weekend i ten ruch tam jest dość fest. Ja nie lubię w takim butlu, w takim smrodzie, w takim ruchu jechać, także omina ta droga. Nie wiem, czy mnie będzie słychać, ale wjeżdżą do Zbytkowa od strony Golasowic i niestety pyrszczeć zaczęło. Sam mrok jest, ale ja myślę, że tutaj przede mną jest gołe niebo, więc się mi zdarzy, te najcięższe deszcze są tam. Tam kajoja, tam widać czantoria, tam widać, że nie leje tak mocno. No niestety, no to było zapowiadane dzisiaj i trzeba było się z tym liczyć. Zbytkowa. Trochę się to poprawiło, ta pogoda dzisiaj. Na tą chwilę przestaje padać. I zaś wjademy na trasę Tour de Silesia, na drogę krajową 81. Ja ją oczywiście przedzna, bo tak jak wszystkim wiadomo, część tej trasy właśnie idzie tą drogą, a ja nie lubię jeździć takimi trasami, więc tutaj w tej okolicach zmienił to. No, Zbytków był wiele razy pokazywany w moich filmach, także nie ma co dużo o tym gadać. Przede wszystkim dzięki starej pruskiej.
blisko austriackiej granicy państwowej. Oj! Za mną słychać grzmoty, a to oznacza, że tam jest burza już. Więc no, robi się trochę niebezpiecznie, ale sam widać nawet tyncza. Nad tym strumem tam widać tyncza. Ja i trasa Tour de Silesia idzie tam, jak ta druga. Ale w naszych regionach tam jest wybrane dość, tak? Także obchodzi to gdzieś bokami. Jademy. Ja już w tym momencie opuszczam trasa Tour de Silesia, bo wjechałem do Landecha. Zdjęć nie robię, bo sam trochę mi jest pilno, z kuli tego, że ciągle jakaś te chmurska się tutaj gromadzą, ciągle jakaś tam pogrzmiewo. Jeżdżę już niedaleko chałupy, więc nie będę się zastanowił, tylko jadę do domu, nie? Tym bardziej, że burza to jest zjawisko trudno przewidywalne. Ostatnie kilometry dojada w spokoju, choć nie wygląda to zbyt ciekawie. A ja jest w Landecku. Tam od Pszczyny niestety idzie ulewa. Dlatego też nie z tobą, nie zastanawiam się, tylko jadę do domu. Liczę na to, że mnie nie dopadnie. Jeszcze jakieś 5 km. Seta przekroczono już. Także jutro ciężko mi za ta niedzielna rajza. Ona też specjalnie wymagająco nie będzie. Tym bardziej, że pogoda ma być podobna jak dzisiaj.
genau Zug wracał. A ja już też wracam. Słuchajcie, ta burzowa chmura kiedyś się tam na Pszczynie zawiesiła. I już nie ma zagrożenia, że mnie dorwie. Chociaż dalej ją widzę, ale nie ma zagrożenia. No to ja, Czarnoleś. Ostatnie kilometry. Flirt? Jasne, że flirt. A nawet dwa genau się trafiły. Dwa składy jadą. Elf. Nie flirt. No proszę, taki cuki to ja. Taki coś to ja. Z Wisły do Katowic jedzie. No proszę. Wisła dzisiaj też na trasie Tour de Silesia. Jak ich ta burza tam kaj dopadła, to mieli fajnie. Dwa składy, elf. A ja jechał flirtem rano. Tym sposobem no nieuchronnie zbliżamy się już do końca tej rajzy i można trochę podsumować, tylko nie wiem, czy idzie to. Jak to Gustaw Godo? Idzie to, czy nie idzie to? Muszę sprawdzić. O, już miliardowica na horyzoncie. Co, idzie to? Ja, idzie to. No to podsumujemy trochę ta nasza dzisiejsza rajza. Generalnie rzecz biorąc było fajnie, jedynie tam między Połumiem a Świerklanami i Jankowicami te dwie gleby, co się w lesie poślizgnął. Jeśli chodzi o trasę Tour de Silesia na odcinku Rybnik-Landek, no nie najgorszo w zasadzie, ale tak jak godom, jo jest daleki od jeżdżenia po drogach krajowych. Do mnie to jest po prostu za dużo aut i za duży ruch tam. Oczywiście na drogach wojewódzkich czy innych też czasem jest ruch. I też generalnie staram się jak najmniej tymi drogami jeździć. Niekiedy się to nie udaje. No niebezpieczeństwa wszędzie czyhają. Mogą mnie nawet tutaj zatłuc na tej drodze, nie? Ale jeżeli bych miał wybierać drogi wojewódzkie, krajowe, a na przykład taką jak tu, no to wybrałbym tą. Sami widzicie i słyszycie. Mamy dookoła las. Ptoszki ćwierkają. Sama natura, a nie żadne jakieś spaliny, butel piorunowaty i w ogóle trudno powiedzieć, co się dzieje. Trąbią mnie kijerzy też na rowerzystów. No nie jest to wygodna ta rajza tymi drogami. Ale to jest tylko moja opinia. Kolarze oczywiście mają swoją opinię. Oni sądzą, że krajowo 81 to jest po prostu do nich raj. Powiem tak, ja na kolarce kiedyś tam parę razy się przejechał. Jakoś mi to nie przypadło do gustu. Może kiedyś w przyszłości. Ale no jakże kupił nowy rower, ten tutaj, to nie będę oczywiście szalał i z kolarką jeszcze kolarka kupował, tym bardziej, że takie kolarki też kosztują parę tysięcy. Także to, co żech tam widział na Tour de Silesia, te kolarki, no to tam były dziesiątki tysięcy.
złotych oczywiście. Ciekawe, no Kajunisum, czy już tam kiedyś dotarł do mety, ale 515 km przejechać plus Łysochora jeszcze, to jest no, trochę więcej jak zdobycie Skrzycznego, nie? Łysochora to jest góra przeze mnie nigdy nie zdobyto, ani pieszo, ani na kole. Swoją drogą na kole to będzie niezły wyczyn, bo pieszo ponoć nie ma tak źle. Także wszystko przed nami. Jutro rajza, minimum rajza, bo raczej tutaj wielkich rajzów się nie spodziewajmy jutro. Może no po Ligocie i dookoła chałupy i tyle. Bo ta główna rajza, która miała być jutro, właśnie się teraz kończyła. Dzisiaj jest sobota, 18 maja 2019 roku. Za tydzień w niedzielę, 26 maja, wybieramy się do Piekor Śląskich, a to też jest wyjątkowy dzień, bo wtedy będzie ginął rok, jakże kupił tego oto przyjaciela. Także będzie super. Farosz też zadeklarował, że pojedzie z Miliardowic. Także trzymajmy kciuki za pogodę, żeby było tak jak dzisiaj i żeby było super, nie? Tak. Zbliżam się już do swojej miejscowości. Właściwie już nie jest. No i cóż, no, Tour de Silesia trwa. Jeszcze jutro jadą na 100 km. Limit 6 godzin. Ja mam 11, także nie zmieściłbym się. To nie ta liga w ogóle, co jo. Zresztą, no co tu dużo gadać. Dobra, no to koniec tego fanzolinio. I co, no i do zaś, nie? Dziękuję wszystkim za uwagę i do zaś. Czym cieszę się.